Dobra, słuchajcie, jak zwykle was witam serdecznie. Ja witam tym razem sama, ale podejrzewam, że Paweł dzisiaj do mnie dojdzie. Tutaj, bo on się lubi przy kimchi też wtrącać, dużo o niej wie. Czyli przenosimy się do Korei, będziemy robić kimchi. Kimchi w Korei to są kiszonki ogólnie, a my będziemy dzisiaj robić mat kimchi, czyli kimchi z kapusty pekińskiej. Przerobiłam jej już trochę, ja myślę, że z tonę naliczę, albo może i więcej, ale robimy ją dla was w delikatesach. Smakuje wam, co nas bardzo cieszy i chcemy się z wami podzielić naszym przepisem. Jest na Instagramie, ale filmik zawsze, myślę, lepiej pokażę, poinstruujemy was i tak dalej. Zaczynamy od 3 dużych kapust pekińskich, mniej więcej 5 kg powinny ważyć, 5 marchewek. Tutaj już po kolei może będę pokazywać, że to jest pasta sambal, czyli pasta z papryki. Tutaj mamy łososia, bo będzie kimchi klasyk, ale zrobimy też kimchi wegańską dla wegan. 2 pory na tą porcję, 2 rzodkwie białe, mniej więcej 50 gram imbiru, będziemy go trzeć, 3 dawki czosnku. I dymka. Dymki wystarczy taka garść. My mamy tutaj na 2 porcje. I grzybki shiitake. Suszone grzybki shiitake, które wcześniej należy namoczyć. Najlepiej sobie w ogóle je namoczyć rano, jak wieczorem zabieramy się za kiszenie. Ewentualnie poprzedniego dnia. One wtedy są mięciutkie. I wywar zostawiamy, bo na tym wywarze takim grzybowym będziemy robić kleik do wegańskiej kimchi. Będzie pyszny, aromatyczny. Gruszki, które tu leżą, też są przeznaczone do wkładu do wegańskiej wersji kimchi. I ta najpiękniejsza nasza papryka gochujaru, suszona na słońcu, jest słodka, ostra. Ona nadaje właśnie tego charakteru w kimchi. Sól, cukier to są takie bazowe. Sos rybny, który dodamy do klasyka. Po kolei teraz lecimy, bo zaczynamy od pekińskiej kapusty, którą będziemy kroić. I namoczymy w solance, mniej więcej taka solanka 5%, godzinkę minimum. Możecie dłużej, to nie zaszkodzi, później należy ją dobrze wypłukać, a w międzyczasie przygotowujecie sobie pozostałe składniki, czyli będziemy obierać marchew i ją szatkować, będziemy kroić pora części zielone, rzodkie w słupki, dymkę na drobno i grzybki shiitake w paseczki. Także startujemy od przygotowania kapusty i później polecimy już dalej. Jeszcze poopowiadamy wam troszeczkę o ciekawostek o kimchi, to już razem z Pawłem. Jak kroić kapustę? Kapustę kroimy na 4 części. Odkrawamy tą dupkę, bo ona jest nieładna, ale jak najmniej, żeby się nie zmarnowało, bo wszystko nam się ukisi. Tej kapusty ja nie myłam. Nie myłam jej dlatego, że ona będzie w solance i ona się sama wypłucze później, jak będziemy ją wypłukiwać z tej soli. I kroimy ją na 4 części. O, jest grubas. To, co robiliśmy, to jest mat kimchi, czyli kroimy w te kwadraciki, natomiast zostawiliśmy sobie 1/4 części kapusty po to, żeby wam pokazać, jak można pomiędzy liście również włożyć ten przygotowany klej, czyli tą bazę, która kisi kimchi. Także to jest na później. I tak, jak już zasoliliśmy kapustę kimchi, po kolei przechodzimy do krojenia poszczególnych składników. Zacznijmy od rzepy. Kroimy sobie ją na 3 równe części, później na plastry i na paseczki. Możecie oczywiście ją kroić dowolnie, możecie je w półksiężyce kroić, nie musi być równiutko. Tak tylko, żeby ona była w miarę cienka i mogła się później po zasoleniu też fajnie samarynować. Następnie przechodzimy do marchewki. Marchewkę ucieramy, tak jest najprościej. Możecie oczywiście w żulien ją pokroić. Później przechodzimy do krojenia pora. Zaczynamy od części zielonych. Kroimy je w takie centymetrowe paski. Następnie przechodzimy do krojenia dymki. Dymka na 3 cm. To mają być duże kawałki, ona ma być widoczna, a nie poszatkowana jak na przykład szczypiorek. Później kroimy sobie grzybki shiitake w paseczki cienkie. Na tą jedną porcję weźmiemy sobie 10 grzybków.
To jest wystarczające. Jeżeli lubicie grzyby, możecie dodać ich więcej. Nie ma tutaj reguły. Czasami nam się zdarza, że my też sypniemy troszkę więcej, żeby one były widoczne. Następnie przechodzimy do tarcia imbiru. Mniej więcej taki kawałek, jak tutaj na dłoni pokazuję. Jego ucieramy również na tarce. Zostają te włoski takie od imbiru, ale tego nie unikniemy. I ostatnim elementem jest czosnek, czyli jego sobie możemy albo utrzeć, albo zblendować. My akurat tutaj będziemy sobie go tasakiem kroić i poszatkujemy na drobne te części. I dla osób, które robią wersję klasyczną, my na bogato tutaj idziemy z łososiem, można wziąć każdy rodzaj ryby, można wziąć kalmary, można wziąć krewetki, w każdym razie robimy sobie z takiego kawałka mniej więcej 100-gramowego takiego tatara. Siekamy go, żeby był w miarę, miał konsystencję zmieloną. I tak przygotowane składniki, wszystkie, które tutaj mamy na stole, wykorzystamy do kimchi. Będziemy mogli teraz przejść już do etapu gotowania kleiku ryżowego i w tym pomoże mi Paweł, ponieważ opowie nam o historii kimchi, opowie o tej recepturze, którą mamy i przygotowujemy zgodnie z jego szkołą. Ciekawostki są mile widziane, ja nie będę o nich opowiadać, najpiękniej opowiada Paweł. O, jest wywar spod grzybków, który użyjemy do kimchi. Nie spod grzybków, tylko z grzybków. Z grzybków. Bardzo, bardzo zdrowy, antyrakowy, poza tym bardzo ma dużo umami. I do tego zimnego wywaru wrzucimy sobie 6 łyżek mąki ryżowej na litr. To jest bardzo istotne. Kimchi bez tego kleiku ryżowego inaczej fermentuje. Tu nawet nie chodzi tylko o smak i tą konsystencję, ale wręcz o sam przebieg tych procesów fizyko-chemicznych podczas fermentacji kimchi. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy łososia, tak, to jest na bogato kimchi, bo widzę, że Koreańczycy używają raczej przeważnie w warunkach domowych jakichś takich... Widzisz to? Tak, dymek. Dymek z tej mąki. Czy to jest jakaś specjalna mąka, czy po prostu... Mąka z ryżu. Mąka, no, są mąki kleiste i są mąki ze zwykłego ryżu. My używamy kleistej. No, on ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Poza tym, co ja jeszcze bym mógł wam powiedzieć o kimchi? Troszkę my mamy na Zachodzie mylne pojęcie o kimchi, bo my kimchi utożsamiamy w zasadzie wyłącznie z tą kiszoną kapustą pekińską. To jest w połowie, prawda, bo kimchi z kapusty pekińskiej stanowi chyba większość kimchi produkowanej w Korei, ale ogólnie nazwa kimchi jest stosowana do setek różnych innych kiszonek, niekoniecznie wegetariańskich. Są kimchi z ogórka, wręcz jednodniowe, bo kimchi nie musi bardzo długo fermentować. Może niektóre kimchi fermentują nawet rok. To są rzadkie przypadki, ale zdarzają się. Natomiast są też kimchi jedno-, dwu-, trzydniowe. Jest kimchi z ogórka, jest na przykład moje ulubione, które w czerwcu może zrobimy z liści morwy. Znakomite to jest kimchi. Z rzodkiewek. Z rzodkiewek oczywiście, z rzep najróżniejszych. Są nawet kimchi z mięsa kraba z dodatkami warzywnymi, które fermentują nadziane z powrotem w tych pancerzykach krabowych. A co jest takim wyznacznikiem kimchi? Bo fermentacja. Fermentacja. Żeby tego ktoś czasem nie pomylił z marynowaniem i z octem? Tak jest. No tak, tak jak to jest bardzo, przykład, bardzo ważne. Tak jak robimy te danmuji, bo w danmuji już robimy zalewę octową, słodką, a tutaj jednak odbywa się ten proces fermentacji. Właśnie. Prawda? Tym wyróżnikiem jest naturalna kwaśność, która powstaje w czasie fermentacji. To jest fermentacja mlekowa, to jest fermentacja ta, dzięki której powstaje ocet, przeradza się jakby z cukru, powstaje ocet i przez to to kimchi jest zdrowe. No, ja nie przepadam za tym terminem zdrowe, bo to zależy dla kogo zdrowe. W Azji się mówi, że to, co jest zdrowe dla jednego człowieka czy pacjenta, niekoniecznie jest zdrowe dla innego, ale powiedzmy statystycznie kimchi jest bardzo, bardzo zdrowe. Reguluje mikroflorę jelitową, w ogóle w całym przewodzie pokarmowym. Ułatwia trawienie, odchudza,
zmniejsza zły cholesterol, ma naprawdę bardzo, bardzo dużo zalet. Zwalcza przeziębienia, wirusy. Jak kapusta kiszona nasza. No, bo to w zasadzie jest dokładnie ten sam proces. Z tym, że kimchi ma dodatkowe atuty. I tymi atutami jest co? Jest czosnek i imbir, które mają nie tylko smakowe znaczenie, ale właśnie też immunologiczne. Immunologiczne, oczywiście. Dietetyczne, immunologiczne. No to zależy jeszcze, o jakim kimchi mówimy, bo tak jak mówię, są setki odmian tych kimchi. Pawełku, bo ja mieszam i mieszam. Wiesz, dlaczego tak mieszam? Oczywiście, żeby się nie zrobiły nam kluseczki. My musimy mieć taki jednolity kisiel jakby rzadki i on nam scali właśnie to kimchi i ma wpływ na przebieg całej fermentacji. Zmierzamy trochę do takiego kisielu z grzybów? Albo kisiel o smaku grzybowym to będzie? To nie ma znaczenia, bo liczy się, moglibyśmy ten wywar dać osobno do kimchi. Mamy zrobić kleik tutaj. A mąkę ryżową sobie osobno ugotować na ten kleik. Natomiast ponieważ mamy ten wywar z grzybów, to zrobimy to. To i tak będzie wszystko razem zmieszane i będzie dojrzewać wiele dni. A Pawełku, ja mam takie pytanie do ciebie, bo jest gochujaru, to jest ta nasza papryka, którą my dajemy, dlatego że robimy osobno kleik. Natomiast można też wykorzystać tą pastę gochujang, która już ma kleik w sobie. Właśnie nie bardzo, ja się nie... Bo tak nie robią niektórzy. Wiem, tylko że to jest takie troszeczkę niekoreańskie, to znaczy... Koreańczycy raczej nie łączą tego. To ma być naturalna fermentacja i właśnie z tym z gochujangiem jest... Ja się nie spotkałem w prawdziwych tych realnych przepisach koreańskich, żeby to było stosowane. No jest, gęstość piękna jest. To co? Jak bulknie, musi bulknąć parę razy i... Jak bulknie, to jest dobrze. No bulka. To jest dobrze. Słuchajcie, teraz jak mamy kleik już zagotowany, dodajemy tak, na porcję tą litrową, którą robiliśmy z 6 łyżkami mąki ryżowej, 60 gram soli, to jest mniej więcej połowa z tej szklaneczki. Czyli tak, na ten kleik, na litr kleiku z 6 łyżkami mąki ryżowej dodajemy 60 gramów soli i 80 gramów cukru. Mieszamy to, to się ładnie rozpuści i mamy gotowy kleik. Następnie będziemy dodawać paprykę gochujaru. Dodałam 150 gramów papryki gochujaru i mieszamy. Mieszamy, żeby się zatopiło. Ach, jak pachnie. Czuć paprykę, słodycz, czuć. O, i czuć ostrość. Zaraz będę kichać. Dobra, mieszamy. Tak, żeby się fajnie zatopiła ta papryka i żeby się zrobił taki fajny kleik. Fajny, oczywiście wszystko jest fajne. Do tej masy za chwilkę będziemy dodawać aromatyczne składniki typu imbir i czosnek. A ponieważ robimy wersję wegańską, to ja na razie nie będę dodawała tutaj ryby, bo do tego kleiku również się rybę dodaje, tylko po prostu z połowy części zrobimy sobie kimchi wegańską, a później dodamy jeszcze sos rybny i rybkę do tej połówki, która nam zostanie na klasyka. No i tak to wygląda. Teraz możemy dodać czosnek. Imbir. W tych proporcjach, które mówiliśmy, czyli imbir 60 gram, 50, jak ktoś lubi bardziej imbirowe, można więcej i czosnku 150 gram. No i tu już mamy taki gotowy kleik do wegańskiego kimchi. Połowę z tego sobie odejmiemy, albo może po prostu już zaczniemy składać. Żarłok, jak myślisz? Może zrobimy tak, że najpierw złożymy sobie wegańską, a później klasyka, pokażemy jak nam kleik zostanie. Boję się, że gdybym spróbował samego kleiku, to by mnie wypaliło całkowicie. O, chyba tak. I teraz słuchajcie, to jest kapusta, która już jest przepłukana. Można raz, dwa razy, można ją w ogóle spróbować, przecież to się je. Nie jest bardzo słona, jest leciutko słona, namoczona dobrze. Teraz dodajemy do tego po kolei składniki, czyli może pojedźmy najpierw z marchewką.
na tą porcję. Tu mamy troszeczkę więcej grzybów, więc całości nie wrzucę, bo jeszcze zostawiamy do klasyka. Garść wystarczy. A, może troszeczkę więcej. Kimchi to jest nie tylko surówka. Z naszego punktu widzenia jest to po prostu surówka. Natomiast, no właśnie, pierożki mandu, zarówno w wersji wege z tofu, jak i w wersji mięsnej z wołowiną, z wieprzowiną. Rodzaje gulaszu, który się nazywa kimchi bokkum, zarówno z tofu w wersji wege, jak i z wieprzowiną, z boczkiem. Co jeszcze? No przede wszystkim najlepsza koreańska zupa kimchi jjigae. Gęsta z tofu z boczkiem, rozgrzewająca. Edo na festiwalu zupy dostało za to nagrodę. Tak. Drugie miejsce, nie pierwsze, ale pamiętam, to był rok 2008 albo 2009. Dawno, dawno temu. Jeszcze w ogóle ten festiwal odbywał się na Placu Nowym, na tych straganach. Coś wspaniałego. Super wydarzenie, bo to francuski pomysł, prawda? Nie wiem, dlaczego się z tego wycofali. W jury był chyba pan Makłowicz, pan świętej pamięci Bikont. Tak? W jury był też Paweł Olbrzykowski. No właśnie chciałam, żebyś sam to powiedział. Tak. Tak, Paweł też był i to było, nie no, to senewrati. Przepraszam, ale dodałam rzepę, dodałam grzybki już były, teraz dodajemy por i dymkę. Por i dymka, dużo tego, oczywiście troszkę, nie wszystko. Nie wszystko, bo mamy na więcej porcji. Zielone części pora. No, mam nadzieję, że mi się uda. A teraz dymkę mam tu z boku, więc sobie ją wezmę osobno, bo myśmy to wymieszali. Oczywiście możemy najróżniejsze wariacje robić. Jest kimchi, gdzie zamiast ryby występuje siekany bądź mielony kalmar, krewetki, ostrygi. Są z gruszką nasi kimchi. Najróżniejsze wersje. I teraz dodajemy do tego kleik, który już jest zrobiony, bo to będzie wersja wegańska. Damy 1/3, bo my jeszcze 2 pudła mam do zrobienia, czyli litr kleiku, który sobie przygotowujecie, wlewacie do tego. Mniej więcej tak to wygląda. I do tego dajemy ile siambalu? 200 gram, prawda? Tak. Tu mamy już takie w pudełeczku przygotowane. Będzie ostra, ale nie tak bardzo, bo jest dużo wkładu, więc... Zresztą możecie sobie te proporcje sami... Ostrość jest regulowana, są... Może to zdziwi niektórych, ale są w Korei osoby, które nie lubią ostrej kuchni. I teraz rzadko poczekajmy, bo muszę iść po rękawiczkę, bo będę miała czerwoną rękę, dobrze? Bo musimy wszystko wymieszać. Paweł! A gruszka? Gruszka. No gruszka. Ktoś zapomniał. Ja nie zjadłem. Gruszka stoi z tyłu. Ja to spróbuję sobie tak. Nadchodzi gruszka. Jest, zaraz, żeby jej nie zgnieść, to ją najpierw tylko... Nadchodzi konfederacja. Dawaj tą gruszkę. Dają. Tak. Proszę. Tu są 3 gruszeczki. Ale będzie pyszna. W miarę dobrze trzeba to wymieszać, żeby się równomiernie rozłożyły te składniki, więc tak głębiej tą rączką też można sięgnąć, ale widzicie, że jeszcze wychodzi. Co daje gruszka, proszę pana? Gruszka daje aromat, gruszka daje cukier, który potem przechodzi właśnie w ocet. Daje taki przyjemny, owocowy posmak. Kimchi ma taką zaletę, że po przefermentowaniu te wszystkie smaki się tak pięknie, harmonijnie łączą. I wegańską wersję zostawiamy. Wszystko zależy od tego, jak mamy ciepło w pomieszczeniu, prawda? Bo tak mniej więcej 3-4 doby to jest takie minimum, kiedy ona stoi w takiej temperaturze 20-21 stopni, tak? Ja mam taką swoją teorię na temat tego czasu dojrzewania. Zakładam, że w pomieszczeniach kuchennych jest względnie taka sama, podobna temperatura. I kimchi w zimie, ten początek fermentacji trwa dłużej niż w lecie. Nie chodzi tu o upał. Popatrz, jeszcze wychodzi. Moim zdaniem po prostu w powietrzu jest więcej w lecie tych drobnoustrojów, które przyspieszają fermentację. A w zimie jest ich mniej, ale około 3 dni, 4 musimy sobie zaczekać. No to zależy też od tych proporcji, ile cukru daliśmy, to tych
czynników, czy też po staropolsku faktorów jest bardzo dużo. Pawełku, przyniósłbyś mi te pokrywki, to przykryjemy sobie ją i już odstawimy. O, i teraz tak, ja ją zamykam i ona sobie będzie stała i dojrzewała. Pawełku, ściągniesz, bo ja mam łapę brudną, a będziemy jeszcze robić, za chwilkę pokażemy, jak zrobić klasyka. Jest ciężka, co? Jest. I teraz tak, to co nam zostało tutaj, czyli imbir, czosnek i ten cały kleik z gochujaru. Do tego dodajemy sobie łososia, bo będziemy robili klasyka. I również mieszamy, ale oprócz tego jeszcze dodajemy do tego 50 ml sosu rybnego. Pomimo tego, że mamy rybkę, jeszcze dodajemy sos rybny. Tu mamy dwie porcje, więc ja dam troszkę więcej. Ale zapiszcie sobie na tą porcję na litr, na trzy kapusty, które robimy, to jest 50 ml. I to też sobie mieszamy. I przechodzimy do konfekcjonowania klasyka. Czyli po kolei tak samo robimy jak przy wegańskiej, tylko ten klej, który zaleje, już ma elementy ryby, sosu rybnego i tym się różni. Tyle jest odmian kimchi, ile gospodyń domowych w Korei. Tak. Bo to jest, to przechodzi z pokolenia na pokolenie. Tam każde gospodarstwo domowe praktycznie robi kimchi. A druga rzecz jest, padło mi, nic się nie dzieje. Dość śmieszna, powiedziała, nie ma takiej sytuacji przy produkcji kimchi, żeby było za dużo czosnku. Ile tego czosnku wejdzie, tyle. Ale imbiru, jak się za dużo da, to jest wyczuwalny, wtedy, prawda? Jest taki, bardzo aromatyczny. Się. Mhm. Natomiast czosnek ona uważała, że zresztą są nawet kimchi z czosnku. I rzepa. Wypłukana oczywiście po nasoleniu. Dodamy sobie troszeczkę jeszcze więcej tego. I lecimy z kleikiem i to samo będziemy mieszać. Co dom, to przepis. No, tak samo jest z rosołem, z bulionem, a w Wietnamie przecież te wszystkie zupki pho też w każdym regionie są inaczej robione, prawda? No, trzeba trochę siły włożyć w to, ale daje radę. Okej, chyba jest dobrze wymieszana. A, jeszcze coś tutaj prześwituje. Jeszcze coś tu prześwituje. No i mamy klasyka. Też go nastawiamy tak samo jak przy wegańskiej. Nie ma reguły. Są jeszcze jakieś takie lifehacki, Pawełku, prawda? Że coś się dodaje, coś znasz tam? Sprite'a ponoć dodają. Polscy widzowie będą się dziwić, a może i śmiać. Natomiast wszyscy znani mi Koreańczycy dodają Sprite'a albo 7-up. Aha. Ja myślę, że tak. Dlaczego? Bo po pierwsze dostaje to taki lekki powiew świeżości tej cytrusowej. Po drugie, ja to sobie tak tłumaczę, że te bąbelki przenoszą smak, a po trzecie zawiera to jakąś tam ilość konserwantów, która spowalnia fermentację. A im ta wolniejsza fermentacja, tym kimchi jest lepsze i trwalsze. No tak. Chyba, że nam zależy na tym, że pojutrze mamy wycieczkę koreańską, która się na to rzuci. Słuchajcie, mamy gotową kimchi nastawioną, a żarłok biedny pierwszy raz wyjdzie głodny, bo nie zje, bo musi się ukisić. Co ty na to? Smuteczek. Smuteczek, nie? Może potraktuję jako surówkę taką na szybko. Wiesz co, może kleik spróbuję. On uwielbia tego, przecież pikantne. Tego by nie przeżył. Tego by chyba nie przeżył. To do następnego odcinka. Będziemy znowu gotować kuchnię wietnamską. Tak, robiliśmy już banh mi. Nie byłeś przy tym, ale ja mówiłam o tobie. Jak sobie obejrzysz ten odcinek albo już oglądałeś, to wspomniałam o tobie, że nawet na kleparzu przecież te banh mi sprzedawaliśmy. Więc kontynuujemy teraz kuchnię wietnamską po szechuańskiej dla odmiany. Zrobimy dla was zupkę pho, zrobimy dla was pyszne rzeczy.